Cześć, Tuborg Retrogralnia i ze mną jest Raf. I tutaj Raf w odpowiedzi na liczne prośby Was, widzów Retrogralni, żeby pokazać kiedyś w końcu terminal. Ja nie miałem siły przygotować dla Was terminala, ale Raf specjalnie z Krakowa, specjalnie dla Was przywiózł terminal i pokaże nam, jak z takiego terminala zrobić coś, co będzie używalne dla fanów retro. Tak jest. Zatem zapraszam Was do wysłuchania opowieści, która ogólnie ma happy end, ale była to bardzo ciężka walka z tym, że tutaj sprzętem i jest to raczej wyjątek niż reguła, że te terminale się tak paskudnie konfigurują. Tego konkretnego terminala od razu powiem, nie polecam na retro. Jest to produkt firmy Eagle, jak to może się to inaczej czyta, Eagle. Ale po naszemu jest Eagle i tak będzie. Jest to dokładnie model M300C. M300C. Siedzi tutaj chipset VIA. Niskonapięciowy, niskowydajnościowy procesor VIA również. Zdaje się C7. W zależności od sztuki tam 800 bądź 1 GHz, 800 MHz. Także sprzęt jest relatywnie wolny. I nie jest aż tak strasznie stary, bo to ma około 12, maksymalnie 15 lat. Już w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Jak wejdziemy do BIOSa, to się okaże. Jest to jak najbardziej pełnoprawny komputer PC, przy czym jego zastosowaniem jest w normalnych warunkach po prostu łączenie się do usług. No kiedyś raczej terminal kojarzyłby się bardziej z pisaniem na klawiaturze i po prostu podglądem tekstowym, a to służy raczej do podłączania się zdalnie do sesji Windowsa. Siedział sobie tutaj jakiś Eagle Linux, ale nigdy tego nie próbowałem odpalać, od razu wyczyszczałem. To jeszcze jest w sumie taka ciekawostka, ja te terminale kupowałem tak naprawdę dla znajdujących się w środku kart Compactflash. Nie będę tego ukrywał, że w zasadzie to chyba te karty Compactflash w środku były więcej warte niż ten cały terminal. Ja już w tej chwili nie pamiętam kwot, ale to mniej więcej tak można przyjąć, że tak było. Ogólnie rzecz biorąc, panel przypomina może typowego peceta. Zasilamy 12 V, 3 ampery wystarczą. Ogólnie to urządzenie pobiera więcej niż powiedzmy 20 W energii. Chłodzenie jest całkowicie pasywne. Jest RS-232. Przydatna rzecz. DVI. Podłączacie adapter, jest VGA. Hipotetycznie, nawet jakbyście pokombinowali i podłączyli rozdzielacz, to prawdopodobnie dwa ekrany naraz ruszą, no ale nigdy nie miałem takiej perwersji. 4 USB są tutaj i tu jest pendrive. Do pendrive'a zaraz przejdziemy, ponieważ moją największą ambicją w całym tym, nazwijmy to, projekcie było to, żeby wyjąć ze środka kartę pamięci. A wreszcie coś zrobić. Ale móc go używać. No i po prostu Ethernet i tu jest gniazdo klawiatury. Niestety tylko klawiatury. Nie da się go splitować na klawiaturę i mysz w tym sensie, bo dużo takich DIN-ów 6. No wykorzystywane są 4 sygnały i dużo tego typu gniazd tak naprawdę, jeszcze szczególnie jak było pojedyncze, to taki splitter i dwa dodatkowe sygnały nieużywane w przypadku normalnej implementacji myszy czy klawiatury były na splitterze wyciągnięte. Normalnie są ignorowane, a na splitterze były wyciągnięte i można było do jednego gniazda ze splitterem podłączyć zarówno mysz, jak i klawiaturę. To było często stosowane na przykład w laptopach, to akurat info, bo sprawdziłem pewne w sensie info na Toshibie starej. Na dole mamy jeszcze jakieś tutaj magiczne złącze, nigdzie nie opisane szerzej. Ale tutaj się da dopiąć jakieś moduły typu drugie gniazdo RS-232 i chyba karta Wi-Fi. Nie wiem, co jest na tych sygnałach, pewnie jakby gdzieś tam samemu popróbować, może coś. Z przodu jest opcjonalny czytnik smart card, no i tutaj mamy audio, wejście, wyjście i piąte USB. USB są oczywiście 2.0. Będzie, że to jest w ogóle jedna z niewielu sztuk, które ja mam, że one nie są podmykane, bo mi to wysłali. To było to zapakowane. No jak to bywa zwyczaj w nic. Już nie robiłem problemu u sprzedawcy tylko dlatego, że mi na tym nie zależało, ale... Bo na karty SC zależało. Tak. Bo wiesz, dlatego kupiłem około 25 sztuk. A, tak. Hurtem ze śmieci. No. Z demobilu. Tak jest. I właściwie tylko dlatego też podjąłem się wszystkich tych tutaj trudów, że mam tego więcej, bo mam jedną sztukę, to przy tych wszystkich trudach konfiguracyjnych, które napotkałem, no to nie dotrwałbym do tego punktu, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy. Miałeś marzenie zrobić sobie 25 stacji retro.
Wiesz, to jest wygodniejsze zrobić salkę do Quake'a 3. Tak, na takich małych. Dajmy na to 8 tych, gdzie postawisz je jeden wsadzony na drugim i one są wielkości wtedy jednego peceta. Małej, tak, zapakujesz do mojej skrzynki i masz 8 kurde retro tych komputerów. No ma to jakieś kurde. Ja myślę, miejsce. Że to jest przyszłość swoją drogą imprez retro, że jak pojawi się jakiś terminal, gdzie ktoś po prostu, wiesz, nie tak, ja tu zrobiłem od razu reklamę, zresztą antyreklamę słuszną, bo to się nie nadaje, no naprawdę. Ja tutaj miałem tylko trochę determinacji, nie? Dzięki temu możemy nagrać ten film. To na razie odpalmy go po prostu tak, żeby zaprezentować BIOSa i normalnie Windowsa. Tu masz normalnie Windowsa 7, jakiegoś nieoryginalnego. I teraz mamy tak, Windows pauza. VIA Eden, 1 GHz, 1 GB RAM, 32-bitowy. Tak, po kompozycie normalnie z DVI. Przerodka na HDMI, bo w DVI i HDMI jest ten sam sygnał wideo. Nie ma oczywiście dźwięku potem po HDMI. No i na tym adapterku, który jest zasilany z USB, ponieważ po DVI nie ma też zasilania. Stąd zasilanie po USB. I mamy Windowsa na monitorze Philips do Amigi. Jest rozdziałka tu teraz 640x480 i ledwo cokolwiek widać. W 800x600 już w zasadzie nie ma mowy, żeby działać. To jest w ogóle jakiś pohakowany Windows 7. Taki tam powiedzmy na próbę, nie? Bo tu już jakieś rzeczy powrzucałem, ale to ręczę wam, że zanim powrzucałem, to 2 GB na dysku to tylko zajmowało. Teraz jest jeszcze 300 MB dorzucone. No i udało mi się w międzyczasie wejść do BIOSu i jednak działa tutaj. O. Wydawało mi się ten adres z kapryśna, no po prostu laga, a tam się tak szybko butowało to, że nie było w międzyczasie widać, że się pojawia ekran tekstowy po prostu. Jest normalny BIOS, tak jak widać po prostu, przeciętny PC. Wygląda jak zwykły BIOS PC-ta. Tak. I tutaj mamy tam niby 4 kanały ID, w rzeczywistości są tutaj, jest slot na kartę CF, normalny slot, no i jedno ID laptopowe 2,5 cala, nie wiem czemu są 4. I standard, no. Nic szczególnego. No. Tutaj też display device tam. O, tutaj jest to, co mówiłem. Prawdopodobnie jest do tego jakiś specjalny adapter, że można dwa podłączyć. Dobre. Ja tutaj widzę, wymusiłem DVI. I tak zostało, pewnie przestanie działać. Dobrze, no na razie zostawimy. No zwykły BIOS. Nie? Tak, kolejność, wszystko jest BIOSa, USB, wszystko. Bootrom też tu można wypalić gdzieś tam do flesza, no po prostu. BIOS jak BIOS. Tutaj też wszystko tam USB, BIOS jak BIOS. O, tutaj jest ten właśnie magia, SanDisk 32 giga w trybie dysku twardego. To ręcznie dostawić, tak? Tak. No bo tutaj, jak widzisz, jest, nie ma dysku twardego. Nie ma go w ogóle, nie wykrywa go. Aha, no osobno. Żeby nie było, że czytuje. Tak, jest osobno podłączony magicznym powodem. A reszty nie ma w ogóle co robić. Jest zwykły. Tak, tylko chciałem pokazać, że jest to jednak no, zwykły PC. I tu ma właśnie tego laga, o, tu się niby pokazało to. Jezu, ile on ma pamięci. 1 giga i 64 mega jest spodziewany. Pamięć jest DDR2 formatu SODIMM laptopowego. 1 giga to już dużo pamięci jest w sumie. No jak na Windowsa 7 niekoniecznie, ale tu jest bardzo obcięty ten Windows. On po załadowaniu zajmuje tylko 256 już po informatycznym omówię. Około 250 MB po załadowaniu zajmuje pamięci. Tak, no to malutki. I zdaje się plik wymiany ma całkowicie wyłączony domyślnie ta instalacja. Tak. Zresztą no, nie chciałbym karać pendrive'a plikiem wymiany. Tak. Tym bardziej, że tu też będą odpalane gry typu Quake 3, Unreal Tournament docelowo. Bo tu karta graficzna, jeszcze tak nie opowiadam o wszystkich feature'ach. To jest generalnie jakiś standardowy chipset VIA. Karta graficzna to jest mniej więcej... O, trochę tam. Może troszeczkę za wysoko, zobaczymy. Karta graficzna to jest mniej więcej S3 Savage, tak jakby z około roku 2000. Tak, bo to jest zintegrowane jako jakiś tam VIA Unichrome czy coś takiego. Tutaj nic nie widzieliście. Bo przyjdzie wujek Bill. No, z siódemką to już ciężko. Retro siódemka. Tu masz nawet, kurde, naklejkę, więc czuć się bezpiecznie, że... Stamtąd gra, tak? Stamtąd gra. Jest, mamy dźwięk na głośnikach, który nie widzicie, ale są głośniki. Strasznie chyba buczą, ale... Buczą, no bo to głośniki retromuzealne. No po prostu Windows 7 i już. Uruchomił się normalnie z pendrive'a. No na razie nie widzę tutaj, żebyś się męczył nad tym. Windowsa sobie wrzuciło się, zadziałało po prostu. No widzicie tutaj efekt końcowy. Teraz w czym rzecz? Ja próbowałem na tym zainstalować różne rzeczy.
Windows 7 no widzicie, no, nawet nie czuć, że to z pendrive'a chodzi za bardzo, no bo co klikacie mój komputer. Całkiem. Bardziej są tutaj lagi, uważam z tego tytułu, że ten procek, mimo że ma gigahertz, to mniej więcej działa jak Pentium 3500. Hmm. Ale pasywnie chłodzone, nie słychać żadnego wentylatora, nie? Mało energii bierze. Sam raz potrafię. Cała ta maszyna max 20 W, to już wspominałem. Tak, gry. No i zacząłbym od Duma. Kiedyś pokazywałeś Z-Demona. Tak, tak, grałem nawet całkiem sporo. Porządny Doom na nowym silniku. On wygląda jak oryginał. To też ma swój jakiś tam urok, tak. Także mamy Doom 2. Nie mamy dźwięku. No, powinien być. Gdzie mamy? Gdzie jest dźwięk z Dooma, się pytam. Tego nie Music sprawiałem. Volume jest chyba ściszone, także dlatego może nie ma, ale też nie ma trochę. Ale master. Znaczy wiesz, no też możliwe, że to nie działa, bo ogólnie rzecz biorąc ten sprzęt był używany w sobotę i niedzielę w Brzegu. W Brzegu. Tam było jakoś 3, 4, 5 czerwiec. 4, 5 czerwiec było to używane w Brzegu. Była to jedyna maszyna tego typu tam postawiona i tam był ogólnie był taki jazgot, że nawet nie wiesz, czy dźwięk że dźwięk to tam nie był w ogóle potrzebny. Potrzebny. Tak, tam wszystkie maszyny były ściszone, no bo nie ma sensu nawet, jak ludzie hałasują. Tutaj w muzeum również, jakbyś miał wszędzie relatywnie głośno, to tutaj nie dałoby się nawet przejść. Tak, tak. Także tam generalnie sprzęty były i tak wyciszone, więc to nawet dobrze się wszystko złożyło. Ale. No i. No i jest elegancki. Jest. To wchodzi w 640 na 480, a przez to, że CRT robi antyaliasing moralny. Robi taką formę antyaliasingu, no to po prostu ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Ten Doom w ogóle ładnie wygląda nawet bez antyaliasingu, ale na CRT jednak te gry wyglądają zupełnie inaczej. No. To jest jakaś kurczę taka w nich. Będę sobie podśmiechujki tutaj robił, że prawie jak Full HD na tym CRT. Prawie jak Full HD, ale są takie teraz, wiesz, ludzie, którzy kupują CRT-ki za jakieś grube pieniądze, żeby zobaczyć w końcu, jak powinny gry wyglądać. Tam pikselozy jakoś mniej widać po prostu. To jest specyfika tak, analogowego ekranu. Tylko widać jednak ten interlace. No widać, bo jest rozdzielczość. Na tym telewizorze, który używałem właśnie w Brzegu, było pod tym kątem lepiej, ale ogólnie rzecz biorąc, no, na Windowsie jest bardzo ciężko pracować w takich warunkach, ale do grania widzę, że... Nie jest źle do grania. Ja tam nawet tego migania już nie widzę, bo siedzę trochę dalej. Nie rzecz biorąc, moglibyśmy tutaj pokazać też Quake'a 3, gdybym go po prostu tutaj miał na tym pendrive, a nie będziemy tego teraz robić, no bo już nam się wyczerpał budżet czasowy, że tak powiem. Ale działa. Działa. Doom sobie działa. Doom sobie działa. No i tu chciałem zauważyć, że po prostu jesteśmy wpięci dalej w tą konwersję po CRT. Bardzo fajnie to wygląda i ja w zasadzie też. Jakbyś, nie wiem, w gablotce miał... Tak, to byś nie poznał. PlayStation, no bo na PlayStation był Doom. Znaczy oczywiście, że jak ktoś wie, jak wygląda Doom na PlayStation, to się zorientuje, że coś tu jest nie tak. Bardzo często używam tego adaptera, jak nagrywam jakieś właśnie wynalazki współczesne, żeby pokazać, jak się podłączy się do starego CRT-ka, to naprawdę nie ma różnicy. Za dużej? Został z dźwiękiem, zniknął? Możliwe, że tego dźwięku tutaj po prostu nie ma, bo to... Ale przy starcie Windowsa był. No był, ale możliwe, że już tego dźwięku na przykład nie ma. Dalej nie ma tutaj. Advanced test. Nie, no jest dźwięk. Dobra. To znaczy, że gdzieś... Wprawdzie chyba są na odwrót położone, ale tak samo obok siebie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. W kamerze pewnie tak nie będzie. Dobra, spoko. Bo to... Tak, w międzyczasie muszę opowiedzieć, co ja tutaj próbowałem. Bo widzicie Windowsa 7, który jest odpalony z pendrive'a, którego normalnie z Windowsem 7 nie da się zrobić. To jest hack, że on wstaje z pendrive'a. Jest okrojony, to też jest hack. Tutaj pewne rzeczy podłączone do tego nie będą działały, no bo tak nie bardzo są sterowniki. W Windowsie to są dosyć mocno wykrojone. No jak to zajmuje 2 giga po instalacji, to siłą rzeczy tutaj pewnych składników nie ma. Nie ma. Quake'a 3 odpalałem z drugiego pendrive'a, nie mam go niestety ze sobą. Jest też tutaj emulator Commodora, który pracował w Brzegu na retrosferze i w zasadzie no, jak ktoś podchodził do telewizora, no to jak nie widział trochę byli zaskoczeni, że tu nie ma wprawdzie Commodorka, no ale a wyglądało to praktycznie tak samo, tak? No bo możemy tu jeszcze odpalić Vice'a. I po odpaleniu Vice'a, pokazaniu, tylko tak, żeby odpalić Vice'a trzeba by podłączyć może Joya. Śliczny Joy. Tak, Competition Pro Speedlink USB. Jak praktycznie oryginał. Tak samo, nie powiem jaki. Nie lubię tych joysticków. O, instaluje się sterownik, także sterowniki hit są, ale na przykład jakbyś chciał wejść w panel sterowania do tego apletu od joysticka, żeby sobie wykonfigurować joystick, no.
Tego nie ma. Ty wyciąłeś, kurde, panel konfiguracyjny joysticka. No. Czy kto to, czy ty wyciąłeś, czy nie, ktoś no to, to akurat ten Windows jest gotowy, to ja tak nie robię. No, musimy podłączyć joystick przed odpaleniem Vice'a, no bo do tej pory, to jest wersja Vice'a w ogóle z 2009 roku. Najlepsze, kurde. Ale do tej pory, że nie chciałem ryzykować, że późniejsza się nie odpali po prostu. No, ale zainstalował go. To jeszcze jest przedsmak zabawy, nie? Joystick jest spidlink. Nawet go wykryło, porcie. Elegancko. Tutaj chodzi właśnie o tego pendrive'a. Tak, może zacznę od tego dlaczego, bo powiedziałem już wcześniej, że Windows 7 na tym pendrive'ie to jest hack. Ponieważ Microsoft od jakoś Windowsa 8, zdaje się, wprowadził coś takiego jak Windows OTG. Nie mylić z tym USB OTG, OTG? Host na telefonach z Antkiem czy coś w tym deseniu. Technicznie chodzi o to, że wymyślili taki numer, że możesz sobie zrobić to, co już w Linuxie znają od zarania dziejów, czyli że Windows może startować z pendrive'a. No. I do Windowsa 7 jest taki bajerek, no wygląda na to, że tego Windowsa trzeba by tu jeszcze po prostu dokonfigurować do celu. DirectX'a byś musiał dorzucić, pewnie nie ma. No, to jest taki, wiesz, system in the making tak naprawdę, bo widzisz, no z Windowsa dźwięki są, a... Tak, tak, no nie ma tego, nie ma. I starsze Windowsy co nie odpalisz, tak? Znaczy Windows XP nie bardzo się nadaje do odpalania takiego z pendrive'a. Poza tym niby mam takiego Windowsa XP pohakowanego, który z pendrive'a powinien wstać, ale niestety tego nie robi po instalacji. I większość rzeczy, które zaczniesz szukać na zasadzie, wiesz, chcesz zainstalować Windowsa na pendrive'ie, to niestety ale pojawiają się informacje, jak zainstalować Windowsa z pendrive'a. A nie na. Coś się tutaj... Coś tu się nie poszło. No tak. Ale ma... tak naprawdę to wszystko tutaj dlatego, żeś kartę CF zdefragmentował. Tak. Ale jakbyś tak sobie na przykład kupił... A tam jest wejście na kartę CF, po prostu fizycznie CF, tak? Karta CF w tym w ogóle była na starcie 2 giga. Problem polega na tym... A jakbyś sobie kupił, nie wiem, przejściówkę z ID na SD na przykład. Są takie za 30 parę złotych. Tak, ale zazwyczaj karta pamięci nie sprawdza się tak dobrze jak karta CF. Wiesz, ja te karty CF używam na przykład zamiast dysków twardych w laptopach i starych komputerach. Ja też mam tutaj taki właśnie te Pentium 200, mam tam CF-kę wrzuconą, bo dysk twardy to ciężko w dzisiejszych czasach. Poza tym efektem ubocznym jest to, że ten komputer zaczyna nieprawdopodobnie szybko pracować, bo wąskie gardło, generalnie przez lata najbardziej wąskim gardłem w informatyce były dyski twarde. Mhm. I te komputery, które mają nawet pośmieszne tam 16 czy 32 mega RAM-u z tym dyskiem, z kartą CF zamiast dysku zaczynają nieprawdopodobnie szybko chodzić. Ja mam taką przypadłość właśnie z Toshibą Libretto 50CT. Więc Pentium 75, 16 mega RAM-u, rozszerzone do 32. No tam taki powiedzmy wielkości piórnika komputer, ale normalnej w miarę wydajności. Już nie będę tu może się pastwił nad klasą produktów typu netbook, które... Netbook. No była to taka kiedyś teoria, miałem kiedyś nawet, ale do neta się dało używać przez jakiś czas. No w tamtym okresie może tak, dzisiaj to... Nie, dzisiaj to raczej możesz... Do niczego by się nie nadało. Tak, może sobie podeprzeć tym kółkę. Dobra, Boulder Dasha. Boulder Dasha może rzucimy, żeby pokazać, jak ewentualnie ekran się ścina. Full screen, proszę. Tak jest, full screen. I w tym momencie nie widzi pan różnicy. A ja powiem ci, że kiedyś... To się chyba spacją czekaj, nie robiło. Pewnie trzeba zamienić joysticki. Teraz działa? Nie. O, jest. Dobra, tam się chyba coś wciskało. Jedynkę, coś takiego. Albo jeszcze Alt J naciśnij raz. Aż nam się uda. O, jest dobrze. Jest. Ja na tym kurde Amigo ostatnio na tej przejściówce odpalałem i też nawet wyglądała. Też okay. Po kompozycie? Też po kompozycie, że Amigę, no to DA500. No jest, okej, okay, no widać to jakiś taki drobny ten... No zrywa troszeczkę. Drobny zryw, ale nie jest to nic takiego, co by się grać nie mogło, nie dało, chciałem powiedzieć. No, ale człowiek by nie powiedział, że gra na kurde, uciekł mi diament. Człowiek by nie powiedział, że gra na... No, nie laguje też, nie? Nie laguje też, to prawda. No tak. Dobrze, bo ja zostałem wybity trochę z wątku i... Mówiłeś, że tylko się nie dało się XP-ka odpalić na USB, tak. Więc byłeś smutny z tego powodu, a nie chciałeś dokładać kolejnych pieniędzy na kupowanie dysku twardego prawdopodobnie? No nie chciałem, ogólnie uparłem się po prostu, to był taki mój upór, może trochę głupi, ale bardzo się uparłem, że ten sprzęt będzie musiał łazić z pendrive'a. I okazało się, że Windows XP generalnie nie.
nie za mimo bardzo. Że miałem tego jakiegoś takiego XP-ka, który powinien to robić. Tam problem był może też z tym, że ten XP był już tak, wiesz, absurdalnie okrojony, bo ja tych takich XP-ków, jakieś tiny, mikro i tak dalej, mam ileś tam rodzajów. I wiesz, jeżeli komuś tam po prostu bije na łeb i robi XP-ka, który zajmuje, dajmy na to, 60 MB, to jeżeli to on się tak uruchomi z USB, to nic się na tym nie będzie dało odpalić, no bo tam nie ma żadnych elementów systemu istotnych. To jest przegięcie, pały, a ty chciałbyś coś mieć sensownego. Tak, no ten Windows, jak widzisz, jest w miarę sensowny, tu są jakieś niedomagania, ale to się raczej da pokonać docelowo. Tak, myślę, że jakbyś DirectX-a doinstalował do niego, bo tego brakuje chyba głównie, no to to byś sobie mógł nawet spokojnie dźwiękiem pograć. Możliwe. Ja tu, wiesz, nie będę po prostu wyrokował, czego brakuje, no dźwięk nie chce się na emulatorze odpalić, natomiast Windowsa dźwięk było słychać i na razie jest taki stan, nie będziemy tu na razie rozgrzebywać, dlaczego. No i jak widać działa, no sieć też działa, sterowniki generalnie pod Windowsa 7 są do wszystkiego, bo tutaj dużo nas ograniczają sterowniki. To jest tak samo, jakbyś chciał, nie wiem, odpalić retro PC-ta z Windowsem 3.11 i na przykład jakbyś dobierał do niego sprzęt, to bardzo cię ogranicza do akurat jakiego sprzętu. Z tego, co posiadasz, będę pod tego Windowsa sterowniki. Ja próbowałem, mówię, odpalić, zrobić Nie, okej, dobra, udało się. Ja próbowałem odpalić właśnie na XP-ku jakiegoś takiego terminala z ekranem i jak teraz w współczesnych czasach zainstalowałem XP-ka, to można sobie ręce uciąć po prostu. To jest tak tragiczny system na dzisiejsze czasy, że już za stary, już za retro. Znaczy na XP-ku już w ogóle ciężko jest cokolwiek uruchamiać. Nie, da, masakra. Już lepiej na 3.11 albo na 3.5, bo wtedy przynajmniej masz z epoki coś. A jeszcze niektórzy udają, że XP-ek jest współczesnym systemem. Znam takich ludzi. Ja też znam parę osób, które do dzisiaj używają XP-ka i szczerze mówiąc, ja tego nie rozumiem. Jak powiedziałem, że zamiast tego zainstaluję ci nowego tego Minta, tak? Mint z interfejsem Cinnamon, który jest bardzo podobny do Windowsa 10 w sumie. O kurde, chyba się zablokowałem. Nie no, przepchasz go. Jeszcze spadnie. To się obrażają, wiem. No tak, obrażają się, bo ja nie chcę Linuxa, ale czemu, bo nie. Mniej więcej tego typu jest rozmowa. Jak mają sprzęt, gdzie XP-ka potrzebują, to mogliby sobie już darować tego Linuxa i go sobie zainstalować. Dawno już nie grałem w Bruldera, nie pamiętam, jak się przychodziło trzecią planszę, tylko pamiętam do drugiej. No to dalej działa i jako tło jest ok, poza stukającym joystickiem. Dlatego maty, tylko maty do grania. No, więc zostałeś z Windowsem 7, a co, Linux? Linux. Problem polega na tym, że wszystkie dzisiejsze, bo tu procesor jest X86, nie? No. Nie X64. A, bo to 32-bitowy. Pomimo tego, że to jest gdzieś tam, no, w tym BIOSie miałem mówić, ja to chyba 2009 rok wyskoczył w BIOSie, ale jasne, to nie jest aż takie istotne. Procesor jest w każdym razie X64, a o dziwo Linuxy dropnęły wsparcie dla X86, znacznie szybciej niż panowie z Microsoftu. Nawet bym nie pomyślał, że to kurde taki problem. Jedyny nowoczesny Linux, który na tym udało mi się postawić, no bo mogę niby starszy, ale no chciałem, może nie, że wyzwanie, tylko po prostu no, był Debian Buster, najnowsza wersja w tym momencie, jak się z tym bawiłem. I ostrzała, to wszystko się zainstalowało, nawet chodziło. Wszystkie sterowniki do wszystkiego, pozornie bajer. Problem zaczął się wtedy, kiedy odpaliłem Quake'a 1 pod Linuxa i nie mogliśmy rozmawiać o klatkach na sekundy, tylko sekundach na klatki. Ciekawe. Okazało się, że... No właśnie, dlaczego? Towarzystwo zwija, to tak nie bardzo lubi się z Linuxem, bo tu generalnie... Tak, kiedyś z Nvidia, tak, się Linux nie lubił. Sterownik na kolanie, pisany przez ziomka gdzieś tam. Nie wiem, jak ten ichniejszy Eagle Linux miał wsparcie sterowników. Czy może, nie wiem, wykupili od kogoś, żeby im napisał sterowniki, bo nawet tego Linuxa ichniejszego nie odpalałem, bo stwierdziłem, że to jest terminalówka, więc tak, i tak nic z tym nie działa. No i okazało się, że w porywach da się akcelerację 2D odpalić, bo to ktoś, po prostu puściłem komuś ten terminal, żeby to sprawdził. A hura, Linuxa. No i dowiedziałem się, że akcelerację 2D się udało odpalić. Akcelerację 3D się w zasadzie nie da odpalić pod Linuxem. Miałem dostać obraz systemu, do tej pory go nie dostałem. Jakoś mniej więcej tak to się skończyło. W związku z czym poddał się człowiek. Debian, wiesz, jakbyś tu sobie chciał NASA postawić, to czy okay, coś takiego, tak, ten Debian, tak, terminalowe jakieś usługi, podłączyć się do konsoli, przez LAN-a, cacy. No, ale... Ten Debian da radę. I to całkiem znośnie chodziło. Powiem ci, że jak na 1 giga RAM-u, z tego pendrive'a, z tego samego, co tutaj jest, cacy.
Tylko, że niestety... Nie pograsz. Nie dało się grać. Dźwięk był, bo to też... Był dźwięk. Dźwięk jest, a to rzadkość w Linuxie, tak. Ale powiem. Dźwięk był normalnie, tak. Wszystko, co tam odpaliłem, miało dźwięk. Ten Quake... Też miał dźwięk. Slideshow Quake'a też miał dźwięk. Dźwięk był dobry, ale slideshow, no, nieważne. I tak mniej więcej skończyła się przygoda na Linuxie. Jak zacząłem próbować to konfigurować, oczywiście X-y się skończyły i już potem nie chciało mi się z tym dłubać. No, zrobiłem sobie oczywiście obraz tego systemu, żeby gdzieś tam mogę go gdzieś tam odrzucić. Czy może udostępnić nawet. Tak. Także tak się skończyła przygoda z Debianem. Następnie, jeżeli rozmawiamy o retrokomputerach, to co byśmy tutaj chcieli odpalić? DOSa. DOS, no właśnie, kurde, to cały setki gier na DOSa i to 32 bity, czyli powinno działać. Tak. No to przygoda z DOSem skończyła się dużym sukcesem i dużą porażką. Mianowicie wszystko chodzi, oprócz tego, że nie chodzi znowu dźwięk. No tak, karta, nie ma sterownika pod DOSa, jest. Pod taką, jest? Jest sterownik, jest. Bo tu jest relatywnie stary jakiś tam ten mostek. Szczerze, nie chcę bredzić, który to mostek, ale były kiedyś te mostki północne, południowe, jakieś tam. No były, tak, takie z jednym klimaty. Dźwiękiem był, tak? No, taki tak. Standardowy raczej. Tak, jakiś taki standardowy mostek wii. No to czemu dźwięku nie ma, jak jest dźwięk? Bo w BIOSie, zresztą też po to tutaj chodziłem do BIOSu, wpraw na oko zobaczyć, że nie ma tam opcji typu jakiś Enable Legacy Sound czy coś w ten deseń. A to musi być, żeby BIOS do chipsetu powiedział wystaw Legacy rejestry od karty dźwiękowej. Czy są tylko... I sterownik, jak odpalasz, to on nie znajduje tych rejestrów i mówi, no sorry, ale to tutaj to nie, no tak. Nie to w ogóle jest. No bo ten komputer nigdy nie był przeznaczony do tego, żeby... Chyba, że jakiś magiczny BIOS by coś wyprodukował do niego, albo coś takiego, kurczę, może... No wiesz... Teoretycznie mógłbyś nie poszukać, bo gdzieś ktoś iluś tam roboczo godzinach, które na to poświęciłem, to szczerze mówiąc nawet nie chcę mi się próbować hakować tego BIOSa, bo niektóre te BIOSy też miały jakieś magiczne kombinacje klawiszy, że wtedy jakieś, wiesz, hidden options się pojawiały. No nie bardzo miałem już ochoty. Czyli bo pojawił się, że... kolejny problem pod DOSem, no. Który wydaje mi się, że jest problemem sprzętowym. Co nie bez dźwięku, jak PC Speaker, to też kiedyś się go bez dźwięku grało. No PC Speaker by tu tyrykał, tak samo. No, no to kurde, mocno retro. Przy przełączaniu słyszałeś, było, że... Było. No to pika. Można by było spokojnie grać. No możesz Duma puścić tak, żeby tam gościom uszy odeskły. Ja tą odeskły. Muzykę pamiętam. Bo tu technicznie tego Duma normalnie chodzi, tak? Chodzi. Mógłbyś go puścić po RS232 na dwa komputery, pełne to wszystko retro. Jest do DOSa wystawione i idzie jak retro. Znaczy nie sprawdzałem tego RS232 jeszcze w praktyce, wierzysz, że jest wystawione. Ale żywię głęboką wiarę, że będzie to działało. Ale pojawił się kolejny problem, jak odpaliłem z kolei, bo tego Duma odpaliłem, sterownik jest ten Cute Mouse, czy jakoś tak. No myszki, tak jest zwykły. No. I mówię, eureka, patrz, włączam Cute Mouse i on wykrywa myszkę podpiętą pod USB. No tu wcześniej przy opowieściach o portach w tym sprzęcie mówiłem myszkę? O tym porcie klawiatury. Podłączałem tylko, tam myszkę PS2 i nie wykrył myszki po PS2, wpięty w ten port klawiatury. To nie jest uniwersalny, nawet nie jest zielony, tylko nawet nie jest taki żetal, bo to tak, tylko jeden i koniec. Tylko klawiatura. Następnie, już zaczynam chyba słabnąć w tej opowieści, bo na razie pokazaliśmy ten cały sukces, a teraz cały właśnie już zaczynam... No ale się... widzisz myszkę, mówisz. Tak, Cute Mouse, ten piękny, rezydentny sterownik myszy, wykrył myszkę po PS2 jako natywną, znaczy przepraszam, USB. Myszkę po USB jako natywną PS2, czyli tam BIOS, magia, nie wnikam. Ma tam Legacy tak już tak. Tak, bo tam te Legacy opcje w BIOSie wszystko włączone, także mówię, o, pięknie. Fajnie, włączam Duma, mysz nie działa, włączam Quake'a, mysz nie działa, dalej nie próbowałem. Czy jest mysz, ale jakby jej nie było, tak? Wydaje mi się, że te DOSowe, tak, standardowe takie sterowniki typu ten Cute Mouse, o ile ten Cute Mouse nie jest wywalony w tej wersji konkretnej, że coś tam może się nie zgrywa z tymi grami, bo to też, wiesz, nie sprawdzałem tego aż tak dokładnie. Nie, ale tam... No, prawdopodobnie zło. Co? Zło i chaos. Zło i chaos. Już jest, jakby nie było. A bez myszy trochę smutno. Znaczy, wiesz, patrzę teraz na komputer w tle. Nie ma myszy. I nie ma myszy, a jest Doom. Jest Doom. No bo to jest prawdziwe granie w Dooma bez myszy. No więc właśnie dalej to nie wyklucza zastosowania, o którym mówimy, że może być PC Speaker, może być RS232, bo myszkę mógłbyś podpiąć pod RS232, no ale fizycznie mamy tutaj ja to RS232. Pamiętam nawet, że Quake pierwszy bez myszy jeszcze można było grać na początku. Ludzie grali bez myszy. Ja w Quake'a 2 dawno temu grałem jeszcze bez myszy. Także prawdziwe retro jest bez myszy, takie komputerowe, chociaż to hardcore był. Jest hardcore, no ale w ostateczności dwie takie maszyny z FreeDOSem na pendrive'ie
można poświęcić, żeby zaaplikować takiego Dooma i nawet, wiesz... Takie, tak, experience auto, takie prawdziwe retro experience. No, bez dźwięku, PC speaker, bez myszy i... Znaczy, to wbrew pozorom wciąż ma sens, bo na tych imprezach, tak jak przekonałem się chociażby tak, dźwięku i na tak retrosferze, ten dźwięk i tak nie jest aż tak istotny. Tak, można by tak zrobić w ostateczności. Ale i, tak... I to pod tym dosem chodzi normalnie, nie ma jakichś tam problemu, że nie wiem, grafa niekompatybilna, no bo tu jednak silnik S3 na tej grafie to chodzi. I w sumie dalej nie próbowałem tego DOSa, no bo jak myszka nie działała, to, no to już po prostu załamałem się i mówię, nie, no już dalej nie próbuję. Bo hipotetycznie mógłbym na przykład DOSa 13 tu spróbować zainstalować. Ale bez myszy też ciężko będzie. Ale ja nie wiem, może on by magicznie innym sterownikiem... Tak, to Windows mówisz, miał innego sterownika. To jest tylko takie po prostu moje dywagowanie. Bo może by chodziło, może nie, ale to w zasadzie tyle z DOSa, że da się, tylko są problemy, ale generalnie chodzi. Ale muszę powiedzieć, że nie jest taki duży, jak myślałem, że... Ten. Ja zawsze mam problem z używaniem terminali, że w ogóle, żeby do tego tematu podejść. No i dotknij sobie, że prawie w ogóle się nie grzeje. Bo nie wiem, czy one, kurde, właśnie... Trzeba by znaleźć dobry terminal, żeby się pobawić w ten. To znaczy, ten jest wyjątkowo zły. To po prostu mówisz, też nie chciałbym... Mówisz, że każdy nie chcesz po prostu tym przykładem zabijać w ogóle idei używania terminali jako... Nie. Ten po prostu ja wręcz zachęcam, tylko że ten jest wyjątkowo zły, po prostu. Znaczy, to jest zło w czystej postaci. Ale jak człowiek nieogarnięty się weźmie... A ty masz tego 20 sztuk, już wsypałeś wszystkie do śmieci. Czy jeszcze masz w sztabie? Nie, no większość tego mam. No widzisz, to zostałeś niestety. 15 sztuk na pewno jeszcze. Czyli mówisz, że trzeba jakiś inny wziąć sobie terminal do tak, bo zabawy. Na przykład HP robiło terminale, gdzie miałeś procesor AMD GOD. Jakoś tak to się, jak już mniejsza z tym, jak to się czyta. Ale tych wersji tego procesora też było ileś tam. Natomiast technicznie chodzi mi najbardziej o te, które miały procesory na socket A. Mhm. Nie wiem, czy one technicznie też nie były tam w innej obudowie i być może tak jak tutaj, no bo tu jest powierzchnia. Zintegrowane, ale że po prostu w architekturze bym powiedział tak, socket A. Tak. To były dokładnie te właśnie tam, te co były Durony, Athlony. To jest dokładnie ten sam procesor, tylko on jest skręcony na prędkości typu 300, 400, 500 MHz, przez co malutko prądu zużywa. I tam potrafią być normalne BIOSy, normalne chipsety bez takich cudów jak tutaj. Już po prostu, że wszystko jest mniej więcej tak jak z normalnego PC-ta i że sterowniki do tego są, bo tu jest problem z całym tym ekosystemem VIA w kontekście Linuxa, że pod to nie ma za bardzo drivera. Ale to zawsze były te VIA. Pamiętam, jak 10 lat temu pracowałem w hurtowni komputerowej, że te VIA to były takie specyficzne, po prostu osobna linia komputerów, tylko takich dziwnych rzeczy. Ale na ITX-ach były, to też powinien płytka ITX, podejrzewam. Znaczy tu jest dedyk. Dedykowane, jakaś w ogóle nie ma nawet standardu żadnego. Bo ja mam też płytę ATX, ona akurat nie jest, bo próbowałem też kupić mniejszego formatu, ale akurat nie wyszło i kupiłem większą. Jakiego mniej więcej formatu ATX-owego, standardowego do budy. Mam też komputer z procesorem VIA-C, pewnie też ten, tak jak tutaj, Eden czy C7, 1,5 GHz. I tam generalnie na nim wszystko chodzi, tak jak trzeba, tylko że to jest normalna płyta główna ogólnego przeznaczenia. Nie ma żadnych tutaj ograniczeń, tak jak tu. W tym też... Z tego co pamiętam, latał mi tam Windows 98 i tu przechodzimy do kolejnej katastrofy. Mianowicie, z powodu dla mnie bliżej nieokreślonego, ale z tego co ludzie gdzieś tam po internecie pisali, to jest to raczej problem jakiś sprzętowy, czy może na poziomie, nie wiem, BIOS-u albo sprzętowy, że ogólnie rzecz biorąc, jak tylko pod Windowsem 95, 98, nie sprawdzałem pod 14, zainicjuje ci się karta graficzna ze sterownikiem do karty S3, to jest koniec. Zawiesza się momentalnie i jest koniec gry. I jak nie zainstalujesz sterownika do karty graficznej pod Windows 98, to jest okej. Tylko masz kartę graficzną taką standardową. No masz powiedzmy tam te VGA 16 kolorów i nie ruszaj, nie zmieniaj przypadkiem. Bo? No to... Być może jakiś tam magiczny sterownik, bo jest taki głupi sterownik bez jakiejkolwiek akceleracji, generyczny VESA jest VGA do Windowsa, w zasadzie bardziej 3.11 i może... Jakbyś... Ty, pamiętam ten sterownik. On... VESA, no, był taki uniwersalny jest... do wszystkiego. No, no. Tak. I masz wyższą rozdzielczość, więcej kolorów i zero akceleracji. Ja to jest przy Trio go nawet używałem. No mi się zdarzyło kiedyś przy czymś tego używać, już nie wiem po co, ale kiedyś człowiek robił różne dziwne rzeczy przy komputerze, które generalnie nie miały sensu, ale się tym jarał. No, cieszył się takimi rzeczami. Właśnie, i być może ten sterownik dałby radę, ale jakikolwiek dedykowany sterownik pod Windowsem 9X, momentalnie koniec gry. I to już w trakcie nawet... Bo wiesz, ja często jak te systemy stawiam na tego typu sprzęcie, to ja mam po prostu zagłostowanego Windowsa.
gotowego albo po tym pierwszym etapie instalacji. Może by się tam nie bawił. I ten gotowy to się chociaż odpalał. No, a tutaj to już nic. A on w trakcie instalacji, jak wyszukuje sprzęt, jak robisz instalację od zera, bo tak też próbowałem zrobić, to w trakcie wyszukiwania karty graficznej... Już wykryje i się popsuje. Wykrywa kartę graficzną i jest zabija. Koniec. No tak, no bo w sumie widzi kartę, chce zainstalować sterownik, no naturalna rzecz, tak. Kolej rzeczy. I zabija system. Musiałbyś system zainstalować osobno, bez karty graficznej, go tu przerzucić, tak jak mówisz, na USB. No, to jakoś tam się udało po prostu odpalić na zasadzie, że dopóki nie zaczniesz cokolwiek gmerać z kartą graficzną, to uruchamia się ten Windows 98, czyli hipotetycznie dźwięk prawdopodobnie by działał. Może pod DOS-em nawet, ale też już nie pamiętam, bo ja to dawno temu robiłem już. Relatywnie dawno temu i nie pamiętam, jak reagowało to na odpalenie gier DOS-owskich. No tak, bo tam niby jest sterownik dźwięku i w DOSie, i w Windowsie, który w sumie się, czy tam się dwa instalują, ja nawet nie pamiętam, kurde, czy to znaczy się... nie, tam musiałby być sterownik Windowsowy, bo DOSowski nie wykrywa tej karty dźwiękowej, tak jak już wcześniej powiedziałem. No tak, nie wykrywa. Sterownik musiałby być pod Windowsa i te sterowniki pod Windowsa, niektóre potrafiły też tą warstwę emulacji dla DOSa... Przerzucić na DOSa. Wystawić, tak, jakieś tam są Blaster Ala. Ale nie masz, w tym momencie już nie przypomnę sobie, a nie masz żadnej gwarancji, że dajmy na to z DOS-a odpalisz Duma, zmieni rozdzielczość i jest koniec gry. Bo tu wiesz, równie dobrze może być problem tego typu, że wiesz, tam na początku jak on się włącza, tam jest ta informacja o tym podziale pamięci. Bardzo możliwe, że ktoś skopsał już na poziomie BIOS-u po prostu tą alokację pamięci dla karty graficznej. Nie wiem, czy ona jest statyczna, dynamiczna, tam niby 64 MB ucina, ale ja nie wiem, jak to dokładnie działa. Ja się nie dowiem już, bo szczerze mówiąc już mam dość. Masz dość, nie poleca pan tego, panie Rafale, o kurde. Nie poleca pan także tego terminala, no ale tak mnie trochę zachęciłeś przynajmniej, żeby spróbować temat obruszyć, ale z drugiej strony jak mam teraz sięgać zasobów internetu i szukać, który mam wziąć terminal i sam jak słusznie mówiłeś, jak się teraz zacznie szukać terminala, który jest retro-friendly, to na Allegro kosztuje jakieś pieniądze kosmiczne. Czy pominąłem jakiś system, jakieś przygody? Najmniej pamiętam, szczerze mówiąc, te przygody z Windowsem 98, no ale trudno, żebym grzebał dalej przy systemie, gdzie jak tylko zmieniam rozdzielczość i komputer. Mówiłeś o Linuxie, o XP-ku, o 7, że w końcu dała radę. A, z XP-kiem jest jeszcze jedna historia. Kiedyś w Katowicach na próbę z pismem, które miało wiele nazw, ale przyjmijmy, że jak powiem, że pismo nazywa się KND i to każdy wie, o co chodzi. Ono się mogło wtedy nazywać inaczej, ale nie pamiętam nawet, jak mogłoby się nazywać. Już w tej chwili nieważne, to jest tylko, żebyśmy się umiejscowili, z kim ja to robiłem. Było w Katowicach, w lokalu znanym w ogóle z innych imprez, Drzwi zwane koniem. Tak się lokal nazywa. Kuń? Drzwi zwane koniem się lokal nazywa. Tak, bo tak cała nazwa jest. Tak, tak, nie, to tylko tak po prostu dla niezorientowanych, no. Co ja tutaj bredzę. Naprawdę się tak lokal nazywa. W centrum Katowic i tam była impreza o wdzięcznej nazwie Syntax Error i miałem tam takie maszyny 3 połączone w LAN. Każda maszyna była odpalona z czymś takim, co się nazywa zwyczajowo BART.pe. PE jak Portable Environment. Jakiś koleś, jakiś BART zrobił te Windowsy XP, co można było butować z pendrive'a, ale to były takie powiedzmy Windowsy narzędziowe typu odpal sobie Ghosta po partycją i sobie dysk twardy, no tak. Stestuj sobie tak, pamięć, tak, czy tam tak, stestuj tak. Sobie dysk. No, takie dla informatyka narzędzia. Do roboty. Tak, tak, tak. Dla pana informatyka, konserwatora tak. Technicznego. Tak, zatem każda maszyna po uruchomieniu dostawała ode mnie wpisywany statyczny adres IP w panel tam, bo to wynajdywało tą kartę sieciową. Wpisywałeś IP-ka, byłeś zadowolony. Tak. Sterownika grafiki, z tego co pamiętam, nie było, ale Quake 1 to jest tak stary soft pod Windowsa, że to było robione... Bez żadnych akceleracji. Znaczy to na było. Jakimiś minami pewnie. Coś ten DSM, no to było robione. Bez DirectX-a, bez żadnych tych, po prostu bezpośrednio. WinQuake, tak zwany WinQuake 1, działa na gołym NT4, gdzie nie masz DirectX-a, Direct Sounda. Po prostu piksel po pikselu. On wali na tych jakichś tam podstawowych, w sensie grafikę wpuszcza, W4Runki na tych jakichś podstawowych mechanizmach, które Windows NT w ogóle oferuje. To jest podejrzewam jedna z niewielu gier, która w ogóle to faktycznie. Tak robi, w związku z czym był to idealny kandydat, żeby po prostu na tym działać. I to tam chodziło. Dźwięku nie było, ale w sumie... Mówiłeś, impreza to i tak dźwięk to i tak nikogo nie obchodziło za bardzo. Impreza głośno, że w Quake'u się dźwięk przydaje, to jest inna kwestia. W Dumie zresztą też by się ale przydało, no, ale... Nie, w jakiej imprezie, w imprezie, gdzie kurde muzyka czy coś, hałas. No i zadziałało ci to. Tak.
I na tych trzech komputerach normalnie w tego Quake'a tam ludzie grali. No, zestaw map oczywiście standardowy DM1 do DM6, ale było całkiem spoko, przy czym to było rozwiązanie specyficzne pod Quake'a 1. Bo tylko on działa bez karty, bez sterownika do karty graficznej. Butowało się tego Barta. W ogóle najlepsze było to, jeżeli dobrze pamiętam, bo to też jakiś czas tam było, to tam się wszystko ładowało do RAM dysku. Cały ten Windows też się do RAM dysku ładował. No to super szybko chodzi. Znaczy to też, ale z grubsza chodzi było o to, że on był w ogóle mały, nie? Te tulsy potem się ładowały w... Z USB? Z USB, ale tak. Ale sam system siedział cały, ale z tego, co wszystko. Pamiętam, no Quake 1 mało waży, tam w granicach 50-60 mega, no. Jeśli dobrze pamiętam. I jeżeli się tego Quake'a jeszcze przerzuciło do RAM dysku, to ja mogłem wyjąć pendrive'a i kolejnego sekwencyjnie uruchamiać. I wszystko latało z RAM dysku. Więc dopóki ci tego komputera ktoś nie wyłączył czy nie zresetował, to w zasadzie z jednego pendrive'a można było zrobić LAN party na Quake'u 1. Czyli mamy tutaj terminal do specyficzne zastosowanie grania na głośnych imprezach w Quake'a 1. Znaczy no to było do tego takie... Do tego jest bardzo dobre. To było pierwsze takie powiedzmy wyjście z tymi terminalami do ludzi, które się udało. Bo tak to tylko płakałem nad nim, że... I to jako taki duży sukces może w swojej pamięci zanotować, tak? No. Bo ostatecznie, jeżeli ktoś nie ma tej perwersji taką, jaką ja sobie tutaj postawiłem, żeby tego pendrive'a używać piętego stylu... Tylko włoży CF-kę. Tylko włoży CF-kę albo ten adapter na kartę SD. Albo CF-kę z adapterem na micro SD, no. 2 czy jedną tam na jedną SD, bo są różne te kombinacje, gdzie już taki adapter oczywiście przewyższy wartością ten sprzęt. No to są Windows normalnie zainstalowane. To możesz zainstalować i liczyć na to, że normalny Windows XP będzie na tym normalnie chodził, nawet w pełnej wersji. No i tu RAM można dobić jeszcze maksymalnie do 2 giga, jeśli jest to komukolwiek do szczęścia potrzebne. Już nie pamiętam, czy mówiłem o tym wcześniej, bo w zasadzie jedyna rzecz, która w tym sprzęcie jest faktycznie rozszerzalna, to jest właśnie dysk. I RAM. Tu powtórzę, że jest właśnie slot standardowy, po prostu gold piny na dysk 2,5 cala ID, gniazdo na kartę CF, no i slot na SODIMM DDR2, no, czyli no, DDR2 maksymalnie 2 GB na moduł, bo jest jeden. I ta historia jest taka, tylko tak jak mówię, to nie mówię po to, żeby zniechęcić kogoś do tych terminali, bo to nie zupełnie nie o to chodzi. Te terminale naprawdę potrafią w retro zdziałać, tylko trzeba odpowiedni model poszukać, a są też jakieś przewodniki po tych terminalach w ogóle po internecie, bo ten na przykład też jest opisany gdzieś tam, nawet z gościem, który te terminale opisuje, też tam konwersowałem, że napisałem mu, co mi się udało, a co nie. Bubny pójść ciebie. Miał tą informację chyba do strony dodać, ale chyba, chyba mu się nie spieszy. To nie jest najpopularniejszy chyba wśród retro maniaków terminal. Znaczy ten terminal ma też jakieś nowsze modele, bo tam jest jakiś dwurdzeniowy też w takiej podobnej budowie, czy nawet cztero. Bo są też znacznie nowsze te terminale, już tam z jakimiś atomami. Nigdy. Jak któreś z tych zastosowań, które opisałem, do takiego terminala wam podchodzi, to może warto, natomiast generalnie są terminale lepsze, szczególnie HP-ki, które są lepsze po prostu do tego. Tutaj też trzeba tak no, przyjąć właśnie tą moją perwersję na tego pendrive'a, że w ostateczności jakby zainstalować tutaj normalnego XP-ka, jeszcze raz się powtórzę. Na dysku, na przejściówce, na czymkolwiek może byłoby lepiej. Przy czym ja kiedyś na przykład na próbę instalowałem Windowsa XP na tym adapterze. Nie wiem, może w międzyczasie postawię jakieś lepsze, bo Windows XP na takim adapterze z ID 2,5-calowego na SD, to już na etapie instalacji było takie dziwne zachowanie, że on na początku bardzo szybko się instalował, a potem im dalej, tym wolniej. A ty nie wiem, czy się karta SD nie przegrzewa na przykład. Wątpię, żeby to się przegrzewała karta SD, raczej chodziło o to, że system plików... ID nie pasuje do karty SD? Nie, też nie. Chodzi po prostu o to, jak działa system plików. No bo to jest tak, jakbyś bardzo dużo małych plików na tą kartę zaczął wrzucać. A karta nie lubi takiego czegoś. A karta generalnie wtedy bardzo wolno pracuje. No i im więcej małych plików wrzucasz, to on te jeszcze rzeźbi coraz więcej po tym systemie plików. No bo... No tak. Nie wiem dokładnie, jak jest FAT po prostu... Ale CF-ka na przykład tak nie ma. CF-ka działa... No właśnie, co jest ciekawe, CF-ka tak nie ma. CF-ka działa cały czas natywnie. Natomiast SD jakby nie była do tego przystosowana, albo tam jeszcze jest jakiś sposób działania tego adaptera. Chyba nie mam pojęcia. No bo przecież no,
przecież kurde, współczesne komputery startują z komputery. Raspberry, jakieś anduperelniki, karta SD normalnie działają i działa to w miarę sensownie. Z tego wynika, że ten kurde adapter tak, największego narzutu. Najgorzej jest przy zapisie, nie? Bo przy odczycie. Tak, jest w porządku. Przy odczycie jest OK. Natomiast sama na przykład instalacja tego XP-ka to musisz jest koszmar. Musisz przeżyć instalację, tam 2 tygodnie sobie poczekać, bo tam pewnie jest 4 albo 5 razy wolniej, pewnie podejrzewam taki zapis. Jak się tak nawet spogląda, tam odczyt 60, zapis 3. Może przesadzam, ale 20. Tak czy siak, wiesz, no ja tego adaptera używałem dosyć dawno. I tutaj, znaczy wiesz, no tutaj też dzięki temu slotowi na dysk można kupić dysk. Wiesz, taki krótki kabelek. To będzie dokładnie taki sam kabelek jak do Amigi 600 czy 1200 na dysk twardy. Możesz to tutaj po prostu wbić w płytę główną i podłączyć też normalny 2,5-calowy dysk talerzowy. Już nawet nie mówiąc, że możesz podłączyć najnowszy Super Kipel flash dysk z jakąś przejściówką z IDE na SATA. Ale to rzeczywiście chyba już lekka, jest, tak, lekka perwersja wartości. Wiesz, no możemy nawet podłączyć normalny dysk, wiesz, możesz się do sklepu kupić nowy dysk SSD. Wszystko można, ale to chyba rzeczywiście już mija się z celem. Potem oczywiście zapomnij o trimowaniu po ludzku przez taką przerodkę na SSD, no ale już tam nie ważne. No i to chyba tyle tej takiej w sumie dosyć smutnej opowieści. Powinienem tutaj teraz dostać chusteczkę na otarcie łez i wystawić jakiegoś patronajta i rzucajcie we mnie kasą za to, że wam się tutaj wypłakałem z walki z terminalem. Nie wiem, może się zainteresuję terminalami, znajdę tą stronę i powiesz, gdzie jest strona, gdzie jest napisane, który terminal kupić, żeby cośkolwiek z tego zrobić. Chociaż ja tu mam Raspberry Pi 400, ale Pi 400 jest dobre do retro, ale do DOSa to mi się wydaje, że taki terminal tak, byłby dokładnie. Lepszy. Tak, dokładnie, to właśnie chciałem powiedzieć, bo dużo rzeczy na tym Raspberry Pi sobie po prostu poemelujesz. Natomiast emulacja PC-ta na Raspberry Pi jest to jest już, overkill. Tak, bo to jest już kurde, nie rodzaj procesora, to musisz cały procesor emulować. Niestety PC jest dość zasobożerny, jeśli chodzi o emulację, tak. Natomiast z pewnością terminale tylko bardziej dedykowane z tymi wszystkimi tam komponentami, żeby to pod dusem pasało, to te właśnie starsze HP-ki z jakimiś tymi geodami, tu normalnie sobie podpalasz dosowski soft, myślę, bez jakichś aż takich perturbacji jak tutaj. Hmm. I co? Chyba z tą myślą zostawimy Państwa przed monitorami. Tak, bo muszę się ich wypłakać poza. Tak. Raf zaraz będzie płakał i to będzie w dodatkowych scenach. Jak zapłacicie, to zobaczycie, jak Raf płacze nad terminalem. To na Patronite. No to co? Żegnamy się z Wami. Pozdrawiam Borg. Oraz terminalowy Raf. Terminalny Raf. Na razie. Terminator Raf. Na razie.